Dzień dobry Państwu. Kontra MMA 2 to już 6 listopada. O to, żeby na Dolnym Śląsku nie zabrakło mocnych wrażeń w klatce, zadbał mój dzisiejszy gość Sebastian Napieralczyk. Witam serdecznie. Witam, witam, dzień dobry. Sebastian, widzę, że już to ciśnienie czuć powolutku. Już widzę, że najchętniej byś zawalczył w ten weekend, mam wrażenie, bo już duży uśmiech, duże takie pozytywne nastawienie. Wiesz, pozytywne nastawienie jest zawsze. Trenuję całe życie, tak naprawdę całe życie, odkąd pamiętam, odkąd trenuję, to trenuję na 100%, zawsze jestem w treningu i zawsze jestem gotowy tak naprawdę do rywalizacji, teraz po prostu podszlifowałem formę, parę aspektów, także po prostu czekam na wojnę, jak najbardziej. Jasne, a powiedz mi właśnie te przygotowania tej walki, bo wiem, że to jest dla Ciebie wyjątkowo ważny pojedynek dla Twojej kariery. Ty coś zmieniałeś w tych przygotowaniach, czy stawiałeś na takie sprawdzone patenty na to, co przynosiło efekty we wcześniejszych starciach? Znaczy tak, to jest mój pierwszy zawodowy pojedynek. W ogóle to powracam po kontuzji, bo miałem połamaną rękę, złamałem rękę strzelając bakti z głowy Gracka Szczecina Szczecińskiego w kwietniu. To było właśnie po ogłoszonej mojej, dowiedziałem się, że mogę mieć debiut w lipcu. Miałem mieć ten debiut w lipcu. Robiliśmy sobie pierwsze sparingi. Gracek to mój trener z trójki, lubimy się troszkę polać po buźkach i robiliśmy sparingi. No niefortunnie uderzyłem, już ostatnią rundę robiliśmy bakwistę, trafiłem mu swoją kością przed ramienia w głowę, niestety poszła ręka. Musiałem mieć chwilę przerwy, 2 miesiące, ręka mi się zrosła. I tak naprawdę gips zdjąłem pod koniec czerwca i już od tego czasu wiedziałem, że ta walka jest na horyzoncie. Zdjąłem gips, akurat byłem, przebywałem na Majorce w pracy 2 miesiące, po prostu pojechałem sobie na sezon po kontuzji troszkę sobie zarobić i już tam zacząłem przygotowania, tak? Po kontuzji wiadomo, że troszkę przybrałem na masie. Musiałem troszkę sobie zbić. Nie było to dla mnie problemem, lubię to robić, zawsze mi to łatwo przychodziło, także o wagę się nie martwiłem. Zacząłem sobie na Majorce robić trening siłowy, współpracuję z Dawidem Kędziorą, on mi to wszystko rozpisuje, już to jest chyba 4. czy 5. cykl, który mi rozpisał, naprawdę pięknie mi to wchodzi, siła, jak pamiętam 5 lat temu zacząłem od niego robić, później troszkę mniej siły robiłem, bardziej skupiłem na jiu-jitsu samym. Na tej Majorce robiłem stójkę też, bardzo mocną stójkę mają. Na parter też troszkę chodziłem, ale chciałem głównie skorzystać z tej stójki, to pojeździłem sobie na stójkę. No i już tu wiadomo, po powrocie 2 miesiące tam, w wrześniu wróciłem, tutaj powrót do Stargardu, do Szczecina. Ostatnie szlify zapaśnicze, pod kątem już też MMA. Chodziłem do Szczecina, do Betty Gymu, poranną grupę, sparingi parterowe, na sparingi MMA, na zapasy, w Stargardzie, szlify, technika, jiu-jitsu, Bracka, treningi właśnie stójki, u Tomka Staszaka, mojego głównego trenera, treningi brazylijskiego jiu-jitsu, submission, MMA, także jak najbardziej wszystko, całe przygotowania poszły po mojej myśli, wszystko mi się udawało dopiąć tak, jak chciałem, bez poważniejszych urazów, także moim zdaniem przygotowania przebiegły bardzo fajnie. Jest git, nie? Jest, rozumiem, wielopłaszczyznowe przygotowanie, ale głównie takie mam wrażenie z tym zacięciem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, z tym zacięciem stójkowym, żeby to było efektowne, żeby to się też ludziom podobało, bo o to chodzi. Sebastian, mówiłeś o tej przerwie 2-miesięcznej. Myślisz, że ten okres, on był Ci potrzebny, żeby sobie pewne sprawy poukładać w głowie, gdzieś troszeczkę może złapać tej tęsknoty do sportu, czy jednak uważasz, że jest takim człowiekiem, który nie potrzebuje tego, dla którego ta mata to jest takie naturalne środowisko? Ale jak wiem, no czasami to się przydaje po prostu taki czas, wiesz, takie 2 miesiące, żeby troszeczkę zatęsknić po prostu za tym wszystkim. No słuchaj, powiem Ci tak naprawdę, jedna i druga odpowiedź była słuszna, bo trenuję już bardzo długo, 11, prawie 12 lat, także jestem na tej macie cały czas, nie nudzi mnie to, lubię tam przychodzić, daje mi to frajdę, codziennie tam jestem, naprawdę bawię się tym, no ale też zdarzyły się przerwy, powiem Ci. Najdłuższa przerwa to było chyba 3-4 miesiące po zabiegu na kolano. Tam jakieś komplikacje delikatne miałem. Wtedy mi się zdarzyło, naprawdę jedyna taka długa przerwa. Zawsze tęskniłem za matą, chciałem wracać. Może tak jak mówisz, może to było potrzebne, może jeszcze większego głodu nabrałem.
ale wydaje mi się, że to jakoś bez większej roli. Też myślę, że mnie to nie osłabiło, jak niektórzy mogą myśleć, bo trenuję się całe takie życie od małolata, to jednak 2 miesiące przerwy nie robią za dużej różnicy, nie? Jasne. Twój rywal na kontra 2, Jakub Owczarek, już jedną zawodową walkę ma, wygraną. To jest mocne wyzwanie. To jest zawodnik Zenit, Fit Fabryk Łódź, między innymi trenuje pod okiem mistrza Brave, Marcina Bandla. Znam go też Marcina Bandla. Znamy. Ma rodzinę w Stargardzie, przyjeżdżał do Stargardu na treningi. Znamy się i my się szanujemy. Ale to jest mocne wyzwanie. To jest, ja sprawdzam tego zawodnika, no powiem ci szczerze, jak na debiut, no bym powiedział, że jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie. To gdyby propozycja wyszła od kontry, żeby zawalczyć, czy sam po prostu deklarowałeś, że chciałbyś takiego mocnego przeciwnika na początku zawodowej drogi? Czy wiesz, no zawodnik jak zawodnik. No, każde wyzwanie jest wielkim wyzwaniem. To jest moja pierwsza walka w karierze zawodowa na dużej gali. Biłem się na galach już, ale to były pojedynki amatorskie parę lat temu. Teraz sobie postartowałem na tych Almach. Chciałem się przetrzeć troszkę. Dotarłem się i właśnie miał być ten pierwszy zawodowy pojedynek w lipcu. Przetarłem się, no niestety dała kontuzja, chwila przerwy. Tak, rybal jak rybal. No, mam nadzieję, że damy dobrą, fajną bitkę, że będzie się to panom podobało, że mi to wyjdzie na plus kiedyś, że ktoś powie, o, fajna walka, może gdzieś tam dalej weźmiemy, tak? Nie chciałbym dostać jakiegoś tam cieniasa, żeby go tylko zbić czy zdusić, bo moim zdaniem nie na tym to polega. Mam nadzieję, że jesteśmy tak dobrani, że ja będę dla niego wyzwaniem i on będzie dla mnie wyzwaniem, tak? Że naprawdę będziemy musieli się naprawdę postarać, żeby jeden drugiego ubił, czy tam poddał, żeby pokonał go, nie? Właśnie, Sebastian, to co ja zauważyłem, rozmawiałem też z twoim menadżerem, rozmawiałem też z tobą i to widać, że ty tym żyjesz, tym sportem, że też nie wspomnieliśmy o tym, ale też prowadzisz treningi, prawda, dla tych młodszych grup, dla tych dzieciaków, zaszczepiasz tą pasję do MMA. Jak ty się odnajdujesz w tym świecie, kiedy często właśnie widzimy tu nabijanie rekordów, trochę takich sztucznych dymów i takich rzeczy nie do końca związanych z tym takim prawdziwym sportem, z tym sportem, który się tam wpajał nam od pokoleń. Jak ty się w tym czujesz w ogóle? No, mógłbym się na tym rozwodzić też, ale no, ja byłem tak przyuczony przez mojego pierwszego trenera Bartka Węgielnika do szacunku po prostu, tak, skromności. On nas tam zawsze gnoił. No i dojeżdżał nas, wiadomo, jak to małolatów, trzeba ich trochę ukrócić, żeby jakieś tam głupie pomysły nie były w głowach, tak? Zawsze nas dojeżdżał i jak były jakieś głupie pomysły, to on to po prostu ucinał przy samym zarodku, czy tam coś takiego, tak może się mówić, można tak powiedzieć. No nie, dla mnie sporty walki to jest przede wszystkim szacunek, wiadomo, rywalizacja, samodoskonalenie się. Samo chcę zaszczepić moich podopiecznych, tak? Nie prowadzę właśnie zajęcia brytyjskiego jiu-jitsu dla najmłodszych i dla początkujących MMA, prywatne treningi. Wiadomo, sporty walki, sportami walki, ale też jakaś taka ta moralność sportu walki moim zdaniem jest wartościowa, nie? To, co się na matach przekazuje, nie jest wartościowe. Jak najbardziej warto w tym kierunku iść, nie? Jasne. Sebastian, jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do gali kontra 2. Powiedz mi, bo generalnie właśnie to będzie walka na wyjeździe, można powiedzieć, dla twojego rywala też, ale to będzie walka na obcym terenie. Nie zastanawiałeś się nad tym, że może lepiej byłoby właśnie przetrzeć się na swojej ziemi? Wiem, że jest Galaxy Battle, no, wiem, że też FEN organizuje galę w Szczecinie. Czy to tu też będzie chyba ciekawy sprawdzian dla ciebie, żeby właśnie sprawdzić się, powiedzmy, na terenie, no nie swoim. Może. W sumie wiesz, jakieś dzień na te amatorskie pojedynki w MMA, jeździłem też po całej Polsce. Jak startowałem dużo w brazylijskim jiu-jitsu, to jeździłem po Polsce, po świecie całym, w Irlandii, w Niemczech, w Portugalii byłem, także walczyłem na całym świecie. Moim zdaniem, wiesz, jak się lubi bić, to wszędzie się dobrze bijesz, nie? A powiem ci, nawet na wyjeździe, gdzieś jadę na jakieś wyjazdy sparingowe czy coś,
jakaś jest taka fajna presja może z tyłu głowy czy coś, że a nawet lepiej mi to wszystko wychodzi niż u siebie w klubie, nie? Sebastian, ty byś w ostatnich słowach miał zwrócić się do swoich przyjaciół, kibiców, ludzi, którzy cię wspierają, pomagają ci w tej karierze, żeby ci kibicowali. No to jest ten moment, także zachęcam cię do tego, abyś zaprosił ludzi, którzy oglądają twojego występu na kontro. No powiem ci właśnie jeszcze do tego ostatniego się odnosząc. Gala na wyjeździe, nie spodziewałem się, że w ogóle ktoś pojedzie na galę, a tu się zbiera ekipa kibiców na wyjeździe, także fajne naprawdę uczucie. Uwaga, Milon, armia, tutaj pan ma dużo kibiców, dobrą ekipę kibicującą, także polecam tego Alegrowicza. Nie, no jadą. Jadą chłopaki, koledzy, koleżanki, rodzina, jedzie naprawdę ekipa. No, będą dopingować na pewno. Bardzo za to dziękuję. Będzie to wsparcie dla mnie. Nie wiem, jak to sformułować, ale doceniam. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję, że jesteście. Nie? Sebastian Opierajczyk już 6 listopada wchodzi do klatki z Kubą Owczarkiem, żeby zrobić tam duże show. Oglądajcie, kibicujcie, wspierajcie tych młodych zawodników na początku ich drogi. No bo to jest to, o czym mówisz, to jest piękne w tym sporcie, że jednak ta rywalizacja, ten szacunek, ta moralność, te wartości, o których dzisiaj zapominamy, no o nich warto im wszystko przypominać i o nie warto też walczyć. Dokładnie. Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tak? Pięknie. No, do zobaczenia 6 listopada na Kontra MMA. Jelcz Jaskowice. Musicie tam być.